Cześć wszystkim, z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Kończy nam się miesiąc, w związku z czym robimy kolejne zestawienie spółek ciekawych technicznie. Z okazji świąt mamy troszeczkę dłuższą przerwę od notowań giełdowych, ponieważ nie było sesji w piątek, nie ma sesji w poniedziałek, więc przez te 4 dni, jeśli szczególnie mocno się nie koncentrujemy na świętowaniu, możemy spokojnie rzucić okiem na notowania. Zaczynamy tradycyjnie od WIG-u 20, który zachowuje się bardzo słabo, szczególnie w ostatnich dniach, w drugiej połowie marca, widzimy dramatyczne spadki. No, może nie dramatyczne, natomiast zdecydowane i tutaj raczej silne. I jest to związane częściowo z sytuacją na Cyprze, ponieważ to właśnie wtedy nastąpiła ta luka spadkowa i tutaj te spadki są kontynuowane, więc indeks jest słaby. Co istotne, przebity został ten dołek. Gdybyśmy przeanalizowali sytuację od maja, zobaczymy, że każdy kolejny dołek był wyższy od poprzedniego i dopiero w tym momencie nastąpiło przebicie tego dołka. Także jeśli to traktujemy jako trend wzrostowy, według niektórych wskazań ten trend wzrostowy zostałby właśnie przerwany. Nie oznacza oczywiście, że to zaraz się przekształci w trend spadkowy, natomiast należałoby być troszeczkę bardziej ostrożnym z kupowaniem akcji, z kupowaniem papierów, w związku z czym no, trzeba po prostu wszystko rozważyć. Ciekaw jestem, jak te potencjalne niepokoje w Korei Północnej, te wojenna sytuacja i tak dalej, jak to wszystko wpłynie na rynki i czy faktycznie tam się jakiś konflikt zaogni, ponieważ jeśli dojdzie do dosyć dużych napięć, no to rynki, myślę, światowe również na to zareagują. Przechodzimy do spółek. Podobnie jak poprzednim razem będę przeglądał te spółki wszystkie, natomiast wybiorę jakąś większą ich ilość i następnie ograniczymy się do prawdopodobnie około 10 spółek, które ostatecznie, nazwijmy to, że zostaną w zestawieniu. Z góry przepraszam, że nie będę przeglądał tych spółek, które mi zaproponowaliście. Napisałem na Facebooku, że się przymierzam, czy może macie jakieś propozycje. No, propozycji posypało się tyle, że po prostu nie jestem w stanie fizycznie ich wszystkich omówić, ponieważ trwałoby to naprawdę bardzo długo, w związku z czym ewentualnie w kolejnym nagraniu krótko postaram się coś powiedzieć o tych spółkach, które zaproponowaliście, żeby też nie było, nie byli, żebyście tutaj się nie czuli jakoś poszkodowani. Muszę wam na marginesie powiedzieć, że to już jest chyba czwarte podejście do nagrania, które robię w dniu dzisiejszym. W 3 poprzednich miałem pewne problemy techniczne i naprawdę jest to frustrujące, kiedy mówicie do komputera bądź nagrywacie jakieś wideo przez 7 minut, 8 minut i nagle wam się trafia jakiś błąd, komputer się zawiesza. No i niestety trzeba to wszystko wyrzucić do kosza. Mam nadzieję, że tym razem się uda, że tym razem te spółki na spokojnie będzie można wybrać. Postaram się oczywiście też, żeby to nie trwało za długo, ponieważ no, trzeba szanować też i wasz czas, który musicie, oczywiście nie musicie, ale który poświęcacie na oglądanie moich wideo. Taki ogólny view, który mi się nasuwa po przejrzeniu spółek, które, znaczy oczywiście wszystkich spółek, natomiast po przejrzeniu w ostatnich tygodniach, to jest poprawa takiej szerokiej sytuacji, jeśli chodzi o wygląd rynku. To znaczy do tej pory w miesiącach październik, listopad jeszcze wyglądało to dosyć smutno, ponieważ większość spółek znajdowała się w trendach spadkowych i to były wyraźne trendy spadkowe. Tak jak na przykład tutaj na spółce Complex, tak, że to wszystko spadało w dół. Obecnie te kilka miesięcy wzrostów, które mieliśmy w ostatnim czasie, jednak znalazło odzwierciedlenie w szerokim rynku, co oznacza, że po prostu tych spółek stabilnie rosnących jest trochę więcej, trochę trendów się odwróciło. No i to też sprawia, że trochę więcej spółek generalnie chciałoby się wybrać, tak? Ponieważ jeśli rynek zachowuje się słabo, no to wtedy wiadomo, że rosnących spółek jest mniej. Obecnie jest ich już trochę więcej, więc też trzeba stosować troszeczkę bardziej ścisłe kryteria selekcji, żeby nie utonąć w tych spółkach. Inną fajną rzeczą, którą tak z perspektywy tych już
iluś zestawień, ponieważ spółki ciekawe technicznie pojawiły się bodajże w lipcu czy sierpniu 2012 roku, a mamy już przełom marca i kwietnia, to jest to, że spółki się bardzo często powtarzają. I to jest, myślę, istotna rzecz z perspektywy tego, co chcę pokazać poprzez te spółki ciekawe technicznie, czyli że można z rynku wyłowić spółki rosnące stabilnie, długoterminowo utrzymujące swoje trendy wzrostowe i stale zachowujące się silniej niż rynek. Więc jeśli byście chcieli, możecie sobie wynotować faktycznie te spółki, które się bardzo często powtarzają i zobaczyć, czy faktycznie to jest. No tutaj nie będę oczywiście mówił o takich szablonowych spółkach jak Wawel, jak Zetkama, czy innych tego typu przykładach, natomiast jest właśnie kilka spółek, które też powtarzają się coraz częściej. No i z każdego miesiąca na miesiąc, z każdego zestawienia na zestawienie są coraz wyżej. Pojawia się oczywiście też pewna ilość spółek, które są bankrutami i te wykresy. Przepraszam, że tak się zawiesiłem na chwilę. Ta spółka przypomina mi bodajże Zamet, czyli spółkę, która zadebiutowała, po czym zaczęła rosnąć i chyba do dziś już się Zamet zdążył potroić. To jest kolejna spółka, która faktycznie tak wygląda, ale jeszcze jest zbyt młoda. Myślę, że damy jej trochę czasu, ale właśnie przykład Zametu mi się przypomniał jako taka spółka, która pojawiła się na giełdzie i rośnie, i rośnie. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak teraz Zamet wygląda. Myślę, że do niego na spokojnie dojdziemy. Także już widzę, że tych spółek będzie trochę więcej, ale później po prostu szybko to wszystko przejrzymy. O KGHM. Dosyć silna korekta. Czy to można powiedzieć, że to jest wsparcie? No, można tutaj jakieś wsparcie techniczne wyrysować, ale nie wiem, czy to jest dobra okazja do kupna. Gdybyśmy. No, chociaż. Znaczy tak, pod wsparcie można kupić, ale oczywiście wtedy, kiedy jest sygnał, że ono się utrzymuje. Trzeba by było zestawić KGHM z cenami miedzi i tak dalej, i tak dalej. Niemniej KGHM już nie jest takim rekordem, tak, że on notował kolejne poziomy cenowe z uwzględnieniem dywidendy, te maksima historyczne, które jeszcze na początku roku były. Już KGHM jest troszkę słabszy. Tu są fajne spółki, ale płynność jest bardzo marna. Krezus widzę znowuż podwyższa maksima. Krezus też się często pojawia i o Krezusie dużo mówię, więc myślę, że już nie będę teraz aż tak dużo o nim mówił. Ale faktycznie zauważalne jest to, że te spółki, że jest ich więcej po prostu. Jest ich więcej. LPP. Jeszcze niedawno się krzyczało o 5 tysiącach, teraz już jest 6 tysięcy. Kilka dni temu było. Także spółek jest troszeczkę więcej. Mam nadzieję, że uda się jakoś je odpowiednio wyselekcjonować, przebrać, tak żeby móc być no, w miarę spokojnym o ten portfel spółek, który nam faktycznie pozostanie. Co istotne, mamy już około, no, jesteśmy już w drugiej części spółek z notowań ciągłych i nie trafiła się żadna spółka, która by sygnalizowała odwrócenie. To znaczy, do tej pory to, co wybierałem, z tego co kojarzę, to są spółki raczej w trendach. Żadna to nie była spółka formująca dno cenowe. Nie wiem, z czego to może wynikać. Być może z tego, że te spółki, które miały już to dno zaliczyć, to już się od tych majowych wzrostów zdążyły faktycznie to dno zaliczyć. A które spadają, no to znaczy, że tam jest tak źle, że po prostu nie ma się co oglądać na te spółki. No, PBG. Także no to też dosyć interesująca spółka. Tylko, że płynność jest mizerna. Trochę tutaj zamieszały te ostatnie spadki, które mieliśmy na indeksie. Wiele spółek notuje właśnie takie zjazdy cenowe. A to jest akurat Petrol Inwest, więc może dla tej spółki nie jest to coś niezwykłego, ale też zauważa się właśnie takie.
nazwijmy to właśnie, spadki w tych ostatnich dniach. Kolejna historia. Sporo jest właśnie w ostatnim czasie takich głośnych, no nie powiem, że upadłości, natomiast pojawiają się spółki, które mają problemy. No już nie będę przytaczał przykładu Ganta, ale właśnie takie odnoszę wrażenie, że po prostu dużo spółek ostatnio upada, jeśli chodzi o spółki giełdowe. Provident. O Providencie dużo się mówiło. Dostawałem chyba ze 4 maile jako bloger, dostałem właśnie: o, debiutuje Provident, Provident zadebiutował, zapraszamy na i tak dalej. Więc generalnie gdzieś tam trafiłem na jakąś listę mailingową PZU. Ale szczerze mówiąc, nie przyglądałem się za mocno Providentowi. No bo wiadomo, no ja jestem technikiem, więc. Ale kogoś musiało zaboleć. Jestem technikiem, więc jak spółka nie ma wykresu, to staram się na debiutach nie kupować. Chyba że to są jakieś takie głośne prywatyzacje, że od razu wiadomo, że spółka będzie wchodziła do indeksu WIG20 i wtedy po prostu warto się zastanowić, ponieważ no, ten popyt trochę inaczej się kształtuje. No, Sanok możemy dodać, chociaż tutaj myślę, że ostatecznie on się nie utrzyma. A, to jest Sfinks. To jest Sfinks, o którym mówiliśmy kiedyś z perspektywy właśnie tej kształtującej się tutaj konsolidacji, która mogła być odwróceniem. No jak widzimy, odwrócenie faktycznie była, ponieważ od tego czasu już 100% ceny akcji poszły w górę. I zaraz przejdziemy do tych końcowych spółek. Tutaj zawsze było ich trochę więcej, tak? Tradycyjnie Wawel, ZKMA, Zamet. One generalnie pojawiają się na tyle często, że nawet z pamięci można je wymieniać. No, Synthos na dywidendzie wypłynął w górę. Tauron. Myślę, że z okazji tutaj notowań systemu, znaczy z okazji pojawienia się systemu UTP będzie dosyć sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Będzie sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia z perspektywy opcji na akcje i strategii covered call. Myślę, że ten temat się pojawi i będzie wałkowany przez całą blogosferę finansową, przeze mnie zapewne również. No i ze strategii covered call oczywiście gdzieś tam wypłyną te spółki tak zwane tradycyjne, bezpieczne, no i które co mi się nasunęło właśnie przy okazji Tepsy. Także dużo się będzie mówiło o nowym systemie, o nowych możliwych strategiach. Przyznam szczerze, że wiążę spore nadzieje z opcjami na akcje. To może być fajne, to może być naprawdę fajne. Szkoda tylko, że prawdopodobnie nie będą one dostępne przez konta IKE, czyli te długoterminowe, pasywne strategie covered call. Trzeba będzie realizować na kontach, z których będziemy zmuszeni odprowadzać podatek. Jest to smutne, ale niestety tak to wygląda. No tak, to jest Zamet, o którym mówiłem, że on zadebiutował i rośnie. Pojawił się tutaj właśnie gdzieś w okolicach złotówki, już jest po 3,50 i ciągle jest w prawym górnym rogu ekranu, więc myślę, że mimo że oczywiście on jest ciągle na maksimach, ale no dobra, to nie, no, na razie nie wyprzedzajmy. Nie wyprzedzajmy. Mamy ZKM, która też jakąś korektę zaliczyła, ale też niedawno 50 zł intradayowo zostało pokonane. Spółę. Co to jest? Jest jakiś skrót, ale widzę, że 181 akcji, 200 akcji, 7 akcji. No nie, to spółka odpada z powodu płynności. I już jesteśmy na końcu. Żywiec tradycyjnie ostatni. Także przechodzimy do na ulubionych. No, troszkę ich jest. Oczywiście na pewno z połowa wyleci. Tutaj sprawdzamy przede wszystkim płynność. 200 akcji, 200 akcji, 40 akcji, 150 akcji. Więc spółka znika.
Tutaj też 200 akcji, 500 akcji, 100 akcji, 12. Jest niby jakiś trend wzrostowy, natomiast to jest za mało, jeśli chodzi o jakąś tam poduszkę płynnościową, którą chciałbym widzieć. Także na razie odrzucimy te takie podstawowe spółki, które się od razu na pierwszy rzut oka wydają słabe bądź trudne do kupienia. Energoinstall. Spółka, którą kiedyś też przeglądałem, ma powiedzmy jakąś historię trendu wzrostowego, ale również generalnie przez szereg dni potrafi nie przekroczyć 1000 akcji w obrocie. To jest za mało, mimo że rośnie. Także już kilka spółek nam poleciało. Okej, zostało tyle spółek i teraz jest problem, bo faktycznie one wszystkie mi się podobają. Ale już widzę, że nie mamy żadnej spółki, która się odwraca, więc dzisiaj same spółki w trendzie wzrostowym. Amika, która jest w trendzie wzrostowym, praktycznie idzie jak po sznurku, można nawet zauważyć, że on troszeczkę idzie, zakręca w górę, w związku z czym no, jakaś korekta nie byłaby niczym niezwykłym, natomiast póki co po prostu spółka jest, więc kwestia jest taka, czy podczepimy się, licząc, że będzie to wyglądało tak, jakbyśmy się podczepili tutaj, że znowuż tamte kilkadziesiąt procent w górę, no to jest oczywiście nasza decyzja. Apator ma ładną historię trendu wzrostowego, natomiast tutaj pojawiło się wsparcie po dosyć znaczącej korekcie. To nie była mała korekta, to tutaj dobre 10% poleciało w ciągu tam dwóch sesji czy trzech, więc kwestia zero-jedynkowa, tak? Albo to wsparcie się utrzyma i faktycznie możemy liczyć na taką kontynuację jak tu przy Zetkamie, która zaliczyła po prostu silną korektę i poszła znowu w górę na kolejne maksima. Jeśli nie, prawdopodobnie trzeba będzie spółkę skreślić. Applisense to samo, ale Applisense ma małą płynność, więc go wyrzucimy. Asbis. O Asbisie możemy powiedzieć, no niby jest w jakimś trendzie wzrostowym. Niby jest w jakimś trendzie wzrostowym. Ostatnie dynamiczne wzrosty. Teraz jesteśmy w czymś, co oczywiście można określić fazą korekty. Pytanie, czy jeśli ta korekta się zakończy i cena pójdzie w górę, czy to będzie dalsza kontynuacja trendu? No tutaj kwestia po prostu złapania dołka, jeśli faktycznie dołek w tej korekcie się gdzieś tutaj niedługo pojawi. Spółka ATM. Ona wygląda na taką średnio płynną, natomiast no, są te obroty. Te świece dziwnie mi wyglądają. One są nie powiem zbyt białe, natomiast generalnie ten wykres tak mi coś się nie podoba. Musiałbym się dłużej zastanowić, dlaczego te świece wyglądają tak, jakby tutaj w ogóle nie było płynności. Natomiast wykres wolumenu pokazuje, że tutaj jednak są obroty. To mnie intryguje. Czemu tutaj jest tak dużo tych białych świec, że otwarcie jest niżej, zamknięcie jest wyżej, otwarcie niżej, zamknięcie wyżej, no, to jest trochę podejrzane. Chociaż widzimy, że przy trendzie spadkowym była odwrotna sytuacja, tak? Czyli otwarcie wyżej, zamknięcie niżej. No, generalnie intrygujące jest to. Niemniej spółka nas, zobaczymy z długiej perspektywy, jak to wygląda. No tak średnio na jeża, jak to się mówi. Czyli generalnie robi nowe maksima, może nie historyczne, ale lokalne. Niemniej ja bym tą spółkę wyrzucił, ponieważ nie jestem co do niej przekonany. Azoty Tarnów. Tutaj podkreślam, że oczywiście posiadam akcje, co już pewnie wiecie. No i spółka porusza się tak dosyć charakterystycznie, to znaczy dynamicznymi ruchami w górę, czyli nic się nie dzieje, po czym ciach w górę, tak? Tutaj znowu jakaś konsolidacja, ciach w górę. Tutaj również, tu mieliśmy taką sytuację, że też nic się nie działo, po czym nastąpiło wybicie w górę. Oczywiście z korektami. Aktualnie spółka też
może nie wybija historycznych maksimów, natomiast właśnie to gdzieś tam akcentowałem też w międzyczasie, że to wygląda jak formacja trójkąta wznoszącego się. Te ostatnie kilka sesji pokazuje, że być może zbliżamy się do kolejnego właśnie takiego wybiciowego ruchu w górę. Niemniej spółka w trendzie, więc pokazuje siłę, ja ją zostawiam w zestawieniu. Bank BPH. Tak wybrałem, ponieważ tutaj faktycznie te dołki troszeczkę się ładniej układają, więc one są coraz wyższe, coraz wyższe. Myślę, że jest szansa na to, żeby tutaj zanotował kolejne jakieś pozytywne poziomy cenowe. Niemniej no, bank jak to bank jest uzależniony trochę od głównych indeksów, ale widzimy, że nie zanotował olbrzymiej straty podobnej do indeksu. Także chwilowo możemy go zostawić. Komarch, o Komarchu też już mówiłem. Komarch tu gdzieś miał taką fajną linię trendu. Możemy ją sobie trochę przeciągnąć. Widzimy, że ta korekta jest gwałtowna, ale po tych wzrostach ta korekta może być gwałtowna. Niemniej ja bym szukał tutaj ewentualnie okazji do wejścia jako wejścia w korekcie. Trend wzrostowy jest. Czy to jest dobra okazja? Nie wiem. Na razie ja bym go usunął. Być może pojawi się lepsza okazja. O Eurocashu już mówiłem wielokrotnie. Spółka w trendzie stabilnym, porusza się takimi fajnymi, małymi, nazwijmy to dwutygodniowymi swingami cenowymi. Aktualnie po swingu, który zrobił nam maksima cenowe, mamy coś, co jest korektą. Jeśli spółka będzie się zachowywała zgodnie z tą samą logiką, którą prezentuje do tej pory, w najbliższym czasie powinniśmy mieć okazję do kupna. Więc ja ją zostawiam. Jeśli ktoś te akcje posiada, oczywiście jest to dobra decyzja, przynajmniej z perspektywy tego trendu, który mieliśmy. Forte przymierza się do swoich maksimów cenowych. No i jest to dosyć interesująca sytuacja, ponieważ widzimy, że tak jakby tutaj, możemy nawet to przybliżyć, że na 16,50 się ukształtował sufit, którego spółka nie może od kilku tygodni pokonać. Jeśli go pokona, ma szansę na kontynuację, na nowe historyczne maksima. Jeśli się okaże, że tutaj ta słabość się pojawi, to niestety to też korekta może być gwałtowna. Także taki dylemat dla wielu analityków technicznych, tak? Czy kupować siłę pod wybicie, czy kupować właśnie słabość pod odbicie od oporu. Niemniej ja bym tutaj nie decydował się na kupno, przynajmniej w tym momencie, ewentualnie po jakiejś korekcie. Tam bym po prostu uznał, że ryzyko jest zbyt wysokie. Integer, czyli spółka, która jest w wieloletnim trendzie wzrostowym. I ciężko jest dobrać do niej odpowiedni poziom stop lossa, ponieważ widzimy tutaj korekty z poziomu 120 do nawet poniżej 80. Także korekty są gwałtowne. Wejście przy niskim poziomie ryzyka było prawdopodobnie tutaj. Czy to jest niski poziom ryzyka? Ciężko powiedzieć. No tutaj mamy ruch w dół, który jest widoczny i aktualnie znajdujemy się na oporze, więc z krótkoterminowej perspektywy raczej bym jej nie kupował. Natomiast jeśli ktoś wierzy w ten długoterminowy trend wzrostowy, być może ktoś powinien przeanalizować analizę tutaj czynniki fundamentalne, tak? Co spółka ma takiego fajnego, że ona rośnie w tak długoterminowej perspektywie, być może fundamentalnie nie ma znaczenia, jeśli tutaj nastąpi korekta ze 180 na 140. Być może to jest ciągle dobra spółka i którą warto kupić. Kinopol, pewnie jakaś kinopolska, nie znam niestety nazwy tej spółki. Patrzę na wolumeny. Generalnie wszystko powyżej 1000 się utrzymuje na poziomie kilku tysięcy. Spółka również w trendzie wzrostowym. Nie da się ukryć, aktualnie blisko swoich maksimów. Więc kwestia rozsądnego dobrania stop lossa. Jeśli jesteście pewni, że. Jeśli ustawicie stop loss tutaj i jesteście pewni, że on nie zostanie uderzony, to co się stanie wtedy, jeśli zostanie uderzony, tak? Czy uznajecie, że trend został złamany? Czy być może dla takiego trendu stop lossa trzeba postawić naprawdę kilkadziesiąt procent niżej? To jest ten dylemat kupowania spółki, która jest na swoich maksimach, tak? Ponieważ ona ma prawo się cofnąć i pytanie, jak głęboko pozwolicie jej się cofnąć.
jak Inopol póki co usuwa. Krezus. Krezus również na swoich maksimach. Jak pokazywał wielokrotnie, te maksima jest w stanie podnosić wieloletni trend wzrostowy, który ciągle się utrzymuje, w związku z czym Krezus myślę, że zostanie. Lotos. No, spółka uzależniona od paliw, także to ma wpływ na jej notowania, aktualnie w korekcie. Niemniej te korekty są coraz wyższe, tak? Mimo że tutaj są jakieś takie wahania, analitycy techniczni, którzy się kierują tutaj analizą harmoniczną, tak, by tu jakieś ABCD wyrysowali, ja się tym nie zajmuję. W każdym razie ta korekta może sugerować, że gdzieś tam jest okazja na to, żeby złapać dołek, zwłaszcza że Lotos jest ewidentnie silniejszy niż szeroki rynek, co myślę widać gołym okiem, tak, ponieważ gdybyśmy się odwołali do stycznia, to on jest zdecydowanie tylko troszkę niżej niż notowania w styczniu, natomiast indeks jest dużo, dużo niżej, więc Lotos zostanie jako silniejszy. No, LPP myślę, że bez komentarza, to jest tak samo spółka, która jest w silnym trendzie wzrostowym. Sanok. Jakie Sanok ma obroty? No, powiedzmy, że w miarę przyzwoite, nie ma tutaj jakiejś wielkiej tragedii. Aktualnie prawdopodobnie, no nawet nie na maksimach cenowych, ale całkiem, całkiem blisko. Także no decyzja, czy kupujecie takie szczyty po takich wzrostach, ja bym uznał, że to jest trochę zbyt duże ryzyko. Wawel zostawiamy tradycyjnie, bo tutaj żadnych przesłanek nie ma, żeby go wyrzucić. Zamet zresztą też, on rośnie od samego debiutu. No i spółka ZK ma, zalicza korektę, ale pokazuje tak dużą siłę, że faktycznie też warto ją zostawić. Także mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No 13 czy 14 spółek. Trochę przekroczyłem, natomiast nie będę już tutaj tego dalej selekcjonował, ponieważ żeby coś wyrzucić bym musiał na siłę, tak? Po prostu, żeby coś tam wyrzucić. A one mi się generalnie wszystkie podobają. Apator na pewno się pojawia w poprzednich zestawieniach, Azoty się powtarzały. Eurocash, Integer, Krezus, LPP, Wawel, Zamet, ZKMA. To są te spółki, które się pojawiają od kilku miesięcy, jeśli nie w każdym, to na pewno w dwóch na trzy zestawienia, w związku z czym warto jest właśnie wyciągnąć wnioski, czy te spółki nie są na tyle silne, żeby sobie chociażby z nich skonstruować portfel. Po prostu postawić. Absolutnie wam tego nie zalecam, nie rekomenduję. Natomiast chodzą mi po głowie takie myśli, żeby sobie po prostu zbudować portfel z tych spółek, które powtarzają się co miesiąc, właśnie z tego względu, że one są co miesiąc silne. Ja co miesiąc uważam, że warto jest je kupić bądź trzymać. Być może, jeśli jesteście na Trello.pl, tam gdzie ja rekomendowałem, żebyście zajrzeli tam a propos propozycji wpisów, zauważycie, że mam czekający wpis na temat portfela spółek ciekawych technicznie, tak? Czy by nie zbudować takiego portfela? Zastanawiam się nad tym już od jakiegoś czasu właśnie w oparciu o to, że te spółki się powtarzają. Być może za jakiś czas ta koncepcja się rozwinie i będziemy mieli możliwość zweryfikowania faktycznie, czy te spółki dają zarobić, czy nie. Już nie w oparciu o to, że ja mówię, tylko zobaczymy to na twardych danych. Na razie to wszystko. Mam nadzieję, że ten miesiąc będzie lepszy niż poprzedni. Trzymajcie się ciepło, no i samych zysków wam życzę.